Witam wszystkich serdecznie. Dziś jest Wielkanoc, święte, znaczy piękne święto rodzinne. Oczywiście niestety w tym roku sytuacja na świecie troszeczkę jest taka nienormalna dla nas. Pierwszy raz coś takiego w życiu wszyscy przeżywamy. No jakoś trzeba sobie poradzić. No ale dobra, już dość o koronawirusie. Czas na kolejny odcinek. Pokaż, co potrafisz. A w tym odcinku istrzy na szóstych tierach. Wiadomo, niektórzy powiedzą, no istrzy na szóstkach, to luzik. No ale każdy z was może pochwalić się swoją powtórką na moim kanale. Jak chcecie, przypominam, faja77wodmałpa@gmail.com. A w tym odcinku na IS-3 jedzie, o ile dobrze pamiętam, afrykański śmigło. Witaj serdecznie. Cześć, afrykański śmigło. Śmigło! Oh my god. Ale spoko, wszyscy się mylą. Ja jak zobaczyłem tak delikatnie, to myślałem, że jest ten Smigl z Władcy, z Hobbita i tak dalej, nie? Dobra, afrykańskie śmigło. No dobra, no to jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego nazwa afrykańskie śmigło w grze World of Tanks? No, z grupką znajomych postanowiliśmy sobie dać podobne niki, coś takiego śmiesznego, oryginalnego. No i tak, można powiedzieć, około 10 osób tak miało. Od jedynki do dziesiątki po prostu tak końcówka się różniła tych ników. Ty masz papugę? Tak. Jaki to jest, jaka to jest papuga? Bo na pewno nie ara, tylko... Nie, falista. Falista, aha. No, no to super. Dobra, no to ruszyłeś tym ISem 3 tak troszeczkę samotnie. Tam trochę z tyłu twoich sojuszniczych czołgów, czyli jakbyś mógł powiedzieć, co tu właśnie chciałeś zrobić. Jak widać, chyba 11 czołgów z twojej drużyny jest w tym kwadracie górnym lewym, a wy tam w czwóreczkę pojechaliście na dół. Jaki tutaj właśnie miałeś pomysł? No wiadomo, czołg ciężki, no to trzeba na Mordor jechać w Paryżu, nie? Plan był prosty, jechać na prawo, zrobić jak najwięcej damage'a. No troszeczkę team niekomfortowo się rozjechał, ale tutaj od nich z teamu też zbyt dużo osób nie przyjechało. I teraz ten Tiger się napatoczył, no i szybko porobić tego Tigera, potem Emila i jechać dalej po damage. Tak jest, Tigerek strakowany. Jeszcze zobaczymy, ile starana mu weźmiesz, tylko 16. Tiger oczywiście dosyć ciężki, ogromny czołg jak na siódmotierowy pojazd, więc niełatwo go staranować. Tutaj w tej sklejce widzę, że też próbował tak jakby celować w ten daszek za trzeciego i te trzy kalibry strzelić, ale wydaje mi się, że nie udałoby mu się tego przebić, bo po prostu ma zbyt mały milimetr działa. No i Emilek jeden z tyłu. Nie zwraca na ciebie uwagę, nawet po tym strzale woli tutaj w Indian Panzera i skończyć jeszcze inny pojazd. No i udało się, drugi zniszczony pojazd. No i teraz tutaj A43 był przed chwileczką, tam Charioter, czyli ruszasz na kolejne pojazdy. Tak jest. Myślałem, że tutaj będzie ten A43, żebym mógł go zabić, ale niestety uciekł. Tak samo będzie z tym AMX-em 12T. Ja tak się pochwalę. Bardzo dawno temu nie ważyłem poniżej 90 kg. Dziś stanąłem na wagę i było poniżej 90 kg, z czego jestem bardzo zadowolony. No wiadomo, jest to związane z tym, że pracuję. Mimo, że mamy święta. Pracuję fizycznie. Na dworze też widać opalenizna. No i naprawdę bardzo dobrze na mnie to wpływa. Zostałeś jeszcze z dwoma pojazdami, Indian Panzer i chyba to jest Panterka 7 tieru? Nie, co to? Tak, Panterka 7. Ja. Na 7 pojazdów wrogich, w czym 3 TD-ki. No ale nie ma się co martwić, bo na razie jeszcze masz sporą ilość HP. Dokładnie. Przez to, że można było zaoszczędzić HP, teraz można troszeczkę tego HP rozdać. Charioter, no. Jeszcze stokową lufkę miał. Aha, no na szczęście.
Jak wiadomo, Charioteer ma jedno z lepszych dział na 8 tierze, moim zdaniem. Mówię, tutaj się dziwiłem, że nie oddał strzału, ale gdzieś tam, nie wiem, do tyłu się patrzył, żeby się wycofać czy coś takiego. I tutaj poczekałem sobie, aż przeładuje mi się i z nienacka chciałem wyjechać na tego Challengera, by to być właśnie. Mhm. Trzy artylerie, lajcik i tedek. By nie wiedziałem, gdzie to suje, z ile ma HP, ale no właśnie, się wyświetliło. Full HP. Jest czeka ze strzałem. Myślałem, że dobije tego Indiana Panzera. A może dobrze, żeby dobił? Bo byś no miał koło banowa, nie? Znaczy koło banowa będzie, ale miałbym inny medal. Aha! Dodatkowo. Bo właśnie teraz ten ginie. Nie, koło banowa już nie będzie. Nie będzie koło banowa. No! Mój błąd. No to gdybyś zniszczył tego SU, medale, tak, to by były dodatkowo dwa medale, czyli Kołbanow i pól. Kurde, a dlaczego go nie przebijesz? Przecież on dosyć miękki z przodu. No jakoś tak... SU, ale Indian po prostu szybciej przeładował potem. Aha. O. No i tutaj objeżdża cię lajcik. No i mamy trzy artylerie, 850 HP. To są artylerie 6 tieru, 2 i 1 7 tieru. Oczywiście mogą cię zgładzić. Ja też nie muszę. Tutaj dobrze, że pojechałem w to miejsce, bo bałem się właśnie, że dostanę od artylerii gdzieś z ich kapa. No ale udało się, że tak powiem, dostać ogłuszenie, no i artyleria pokazała, w którym miejscu jest. No to ruszasz po artylerię. Pierwsza strzeliła, no i się chciałem schować za budynek, jakby druga strzeliła. No ale druga coś nie strzela, nie? Właśnie nie. Myślałem, że jeszcze skupia czy coś takiego, albo nie ma przestrzału. Wolałem się schować. No, albo jest na awku. Albo jest na awku. No zaraz zobaczymy. Chciałem zamarkować, że jadę tamtą stroną. I teraz jadę w drugą stronę. To może jeszcze tak dwa słowa na temat ISA 3. W ogóle wiadomo, jest to świetny pojazd od samego początku. Uważany za jedną z lepszych ósemek ciężkich w grze. Teraz to wiadomo, są już dwulufowce. Grasz na jakichś dwulufowcach? Jeszcze nie miałem przyjemności. Jak grałem, to tylko dziesiątką na serwerze testowym. Mhm. To co takiego fajnego twoim zdaniem w ISA 3 byś znalazł? No, tak, w ruskich czołgach ciężkich magiczny pancerz, który potrafi no, też dosyć sporo odbić. Fajne, lecz kapryśne działo, które często potrafi strzelać jakieś tam kalafiory. No i w miarę fajna mobilność, jak na czołg ciężki. Mhm. Bardzo uniwersalny pojazd. No tak. Wszystkiego ma po trochu. W miarę fajne przeładowanie. I mamy artylerię. Jakoś chciał uciekać. No i cóż, została artyleria, która do ciebie jeszcze nie strzelała, to znaczy nie byłeś pewien, więc... Myślałem, że gdzieś będzie tam na A0, ale zaraz zobaczymy, że nie będzie. No i teraz widzisz, jest artyleria, ale patrzysz się, że działo w ogóle... Stoi, nic nie robi, czyli jest na awku. Ty masz już 650 HP, więc cóż. Na strzała nie zdejmie. No szkoda tego SU, nie? Indiana, no. No i tego Indiana, który zniszczył SU, bo byś miał... Pula i Kołbanowa. Pula i Kołbanowa. No a teraz walczysz o kolejny medal, wiadomo. Fadina dwa, można powiedzieć. I okupanta. To także fajnie się tutaj też stało, taka lampka mi się zapaliła, mówię, o, tutaj dwa medale jeszcze dodatkowo będzie można zdobyć. Ja to delikatnie tak przyspieszę, bo teraz minutę jeszcze czekamy. No i zostawiłeś jeden podkalibrowy strzał. Już teraz stopuję do prędkości razy 1. A, jeszcze, czekaj. 17, 15, 13, 12. Wiadomo, trzeba poczekać, aż
baza zostanie zdobyta i dopiero oddać strzał. Tak jest. 340. Ja tak się zastanawiam, czy można strzelić mniejszą alfę niż 340. Da się. Też się tego obawiałem, ale stwierdziłem, że jak już i tak nie zdobędę pula, no to tak czy siak będzie bitwa wygrana. Podniosłeś lufę w geście triumfu. No i zobaczmy. Zobaczmy wynik. No szkoda tego pula i tego Kobanowa, bo byłoby jeszcze ciekawiej. Sporo więcej medali, ale tak i tak mamy Dimitrium medal, to jest za zniszczenie trzech artylerii, chyba. Tak, tak. Fadina, wiadomo, ostatnim strzałem ostatni czołg, Ridley Waters, High Caliber, Invader, czyli okupant, tak? Tak, tak. Tak. Wyniczek to jest 1700 bazowego expa i 5700 obrażeń, 9 zniszczonych pojazdów. Oczywiście nie jest to niesamowity wynik na IS-3, bo IS-3 potrafi przekraczać nawet 7000 obrażeń. No ale to była walka na szóstych tierach. Też warto zauważyć, że tam reszta drużyny, najwięcej ten India Panzer zrobił. Tak i tak o wiele, o 4 razy mniej niż ty, a tutaj reszta to już malutko. Zarobek na minusie, no bo wystrzeliłeś wszystkie goldowe pociski, żeby zdobyć Fadina. No i tak się prezentowała bitwa. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobała ta bitwa. No i w zasadzie tyle. Życzę wszystkim... No, wesołych świąt, no ciężko powiedzieć, no bo wiadomo, co się dzieje na... Ja już sam nie wiem, czy mogę się przejechać na rowerze, czy mogę iść na spacer z kobietą. No, takie czasy. Więc wiadomo, no, uważać na higienę, myć zawsze rączki i czekać, aż to po prostu minie. A jak już minie, to Jezu, myślę, że będą niezłe imprezy. Każdy go czeka. Pozdrowić kogoś można? Jasne, właśnie. Jakbyś chciał, to pozdrawiaj. Chciał pozdrowić Suraka is Legend, Huckleberego, Wuja Dobrą Radę oraz Skwarka. Dziękuję za uwagę. No i wesołych świąt!